Na konferencji prasowej, która miała być prezentacją Komitetu Wyborczego Bezpartyjna Zmiana dla Grudziądza i samego kandydata na prezydenta, wszystkich przybyłych spotkała ciekawa niespodzianka. Joe Hall przywitał dziennikarzy prawie jak w staropolskim zwyczaju arbuzami i winogronami oraz niespodziewanymi wiadomościami. W dniu dzisiejszym dowiadujemy się, że pana komitet, który miał pana wspierać w wyborach na prezydenta miasta Grudziądza, no niestety nie do końca spełni swoją funkcję. Wspiera pan innego kandydata, a dokładnie inny komitet postanowił pan wesprzeć. Tak, to znaczy jestem troszkę zaniepokojony tym, że ludzie nie bardzo chcą wspierać, nie bardzo chcą się angażować, mieszkańcy Grudziądza, wybory, więc dla dobra tego, aby powstała jedna opozycja uderzyła właśnie w wyborach, jedna opozycja ma największe szanse, ta skoncentrowana, wygrać te wybory i cokolwiek zmienić tutaj w Grudziądzu. Zdecydowałem się, że właśnie będzie to Prawo i Sprawiedliwość, grupa ludzi. Czemu nie inne komitety, na przykład Nowa Prawica, z którą kiedyś pan też był troszeczkę związany? To znaczy, dlaczego nie inne partie? Ponieważ inne partie nie są wystarczająco silne. I dlatego uważam, że największą partią, która cokolwiek może zrobić i ewentualnie wygrać te wybory przy moim wsparciu, to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Kto stanowił komitet mający wesprzeć Joe Halla w wyborach? Nie wiemy niestety, ponieważ kandydat nie przedstawił nam konkretnych nazwisk. Jest komitet, ten komitet. No ale pan pisze, że pan nie chce startować z żadnego komitetu, żeby się nie rozdrabniać. Ponieważ no ja nie jestem członkiem tego komitetu. Ten komitet poprosił mnie, poprosił mnie jako lidera. Ja im nigdy nie powiedziałem, że ja chcę być kandydatem. Okay. Więc dzisiaj... ten komitet? Kim są ci ludzie? To są młodzi ludzie, pracują w Grudziądzanie oczywiście, pracują gdzieś w Warszawie, pobudki ich tutaj, dlaczego chcą kandydować. Czyli co, fizycznie ich nie ma w Grudziądzu? Na co dzień? Znaczy jest grupa Solidarności przy Energii Grudziądzkiej również zaangażowana w to. Ja tak na dobrą sprawę to poproszono mnie, abym tylko założył to biuro, ich zaprosił, wyposażył to biuro. I oni tutaj mają siedzibę? I to jest właśnie moja siedziba. Ale ja nic nie mam przeciwko temu, nie miałem nic przeciwko temu, ponieważ sytuacja się zmieniła, ja rezygnuję z kandydowania z tego tylko dlatego, aby skomasować te siły. Komitet Wyborczy Bezpartyjna Zmiana dla Grudziądza stracił swojego kandydata na urząd prezydenta miasta. Joe Hall oświadczył, że rezygnuje z samodzielnego startu w wyborach i poparł Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Niedoszły kandydat wygłosił w tej sprawie w trakcie konferencji prasowej oświadczenie. Czy kontaktował się pan z Prawem i Sprawiedliwością, żeby oznajmić im, że zamierza pan ich w tych wyborach wspierać? To znaczy, to jest moja decyzja i moja taka oferta medialna dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozmawiałem jeszcze z nimi, ale mi się wydaje, że oni... Zamierza pan, tak? Powinni podjąć tą grę. Polityka to jest forma gry, więc uważam, że... Ale wysłał pan do nich jakiś list, może jakieś pismo? Nie. Wysłał maila lub coś innego, żeby dowiedzieli się o tym? Odwiedził nas tutaj nieoficjalnie jeden z członków właśnie Prawa i Sprawiedliwości i tak w luźnej rozmowie zasugerował, że rozdrobnienie nie ma szans, nie ma szans tutaj sukcesu, że lepiej iść... Kiedy to nastąpiło? Kilka dni temu to nastąpiło, także ja absolutnie się zgadzam z tym, więc wolę się wycofać i oddać się do dyspozycji PiS-u, jeżeli oczywiście PiS zechce skorzystać z tej oferty. Jaka jest obecna ocena władzy przez Joe Halla? Jego zdaniem nie potrafią obecni gospodarze zarządzać prawidłowo tym miastem. Ja chcę poświęcić całe swoje ja dla tego miasta i wyciągnąć to miasto z tego regresu. Mówi się o marazmie, mówi się o... A po prostu nie potrafią ludzie tutaj rządzić. Ludzie, na przykład pan Robert Malinowski nieoficjalnie, ja nie mówię, że on bierze dla siebie pieniądze, ale od przedsiębiorców pobiera pieniądze na jakiś cel, to jest trochę nie fair.
ten sposób wiąże sobie ręce. Każdy przedsiębiorca, który da pieniądze władzy, to nie daje, nie daje tego za darmo. Ale czy nie sądzi pan, że jak jest na całym świecie, jak przebiega kampania w Stanach Zjednoczonych? Ale to się daje na kampanię. Chcę powiedzieć, że bycie prezydentem w sytuacji, kiedy miasto naprawdę jest w trudnej sytuacji, nie jest nobilitujące. To nie jest jakikolwiek awans społeczny. To jest ciężka charuwa czeka uczciwego człowieka, który podejmie ten challenge tutaj w mieście, aby cokolwiek zrobić. Ja skonsultowałem się, muszę Państwu powiedzieć, z wybitnymi specjalistami z dziedziny buchalterii, finansjery. Oni przeanalizowali budżet miasta i powiedzieli, no z uśmiechem, tu naprawdę jest trudna sytuacja. Ten zarząd komisaryczny może tutaj wejść i wtedy będzie kłopot. Będzie kłopot, bo nie ma czegoś takiego jak upadek miasta, po prostu. Nie podoba się niedoszłemu kandydatowi na prezydenta Grudziądza również kampania swoich niedoszłych konkurentów. Ocenia ją jednoznacznie. Wiedzieć, że ja w swojej kampanii nie będę kupował nikomu lodów, nie będę fundował nikomu biletów do kina, czy nie będę fundował nikomu rejsów po Wiśle. Jest to obrzydliwe kupowanie wyborców, kiełbasa wyborcza i to świadczy o tym, że ten, który to oferuje ludziom, nie ma nic innego do zaoferowania. Jakie pomysły na Grudziądz ma Joe Hall? Lekarstwem może być, jego zdaniem, inwestycja w uczelnie wyższe w tym mieście. Ja muszę powiedzieć, że ja mam dosyć szerokie kontakty na całym świecie. Te kontakty mógłbym wykorzystać. Ja nawet już muszę powiedzieć, rozmawiałem z komisarzem do spraw młodzieży w Brukseli, który dał mi taką propozycję nawet, że można byłoby tutaj stworzyć wyższą uczelnię. I całe pieniądze na budowę tej uczelni publicznej można by było osiągnąć właśnie z Unii Europejskiej. Oni mają 6 miliardów euro, więc oni mogliby przeznaczyć około 1,4 miliarda na jakąś mądrą inwestycję naukowo-badawczą czy uniwersytet, ale uniwersytet musiałby mieć 16 tysięcy studentów. My wiemy, że Grudziądza wyjeżdża 12 tysięcy studentów. Skąd wiem, że 12 tysięcy studentów? Tak podał rektor uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Joe Hall, jak podkreśla, nie szuka zatrudnienia. Jednak z rozmowy można wywnioskować, że chętnie zostałby radnym. Ja muszę powiedzieć, tak jak wcześniej już powiedziałem, nie szukam żadnego zatrudnienia. Dla mnie po prostu praca społeczna. Zobaczycie, tam jest kilka tysięcy artykułów pisanych. Pan, przecież tutaj z panem wielokrotnie spotykałem się w Esce. No, jestem lubianym społecznikiem, więc ja mogę przy okazji pociągnąć to miasto. Nikt nawet nie zauważył tego. Nasza fundacja wysłała z Australii 27 kontenerów z darami. Były to paczki na całą Polskę wysyłane, już gotowe z adresami, ponieważ w ten sposób z fiskusem żeśmy sobie bye-bye zrobili, bo gdyby to przyszły do fundacji, to wiadomo. Jeżeli uda się panu porozumieć z tym komitetem PiS-u w Grudziądzu, będzie pan kandydował z ich list, jeżeli panu takie coś zaproponują do Rady Miejskiej, do gminy, powiatu, może sejmiku wojewódzkiego, no, ma pan jakieś plany dalsze polityczne w tych wyborach? To znaczy, ja raczej nie widzę siebie jako kandydata na radnego. Uważam, że moje wsparcie jest poza polityką, jest typowo profesjonalne. Mam dosyć duże kontakty na Zachodzie. Mógłbym tutaj przyszłą władzę wesprzeć, być formą konsultanta, czy koordynatora czegoś, czy ewentualnie wyjeżdżać za swoje oczywiście pieniądze, bo nie myślę, aby ktokolwiek mógł mi tutaj fundować jakiekolwiek wyjazdy. Więc moja propozycja dla miasta Grudziądza jest dosyć szeroka.